Witam wszystkich serdecznie po przerwie wakacyjnej. W dzisiejszym odcinku będę chciał przedstawić bardzo ciekawą konsolę, mianowicie Atari Jaguar. Na przestrzeni dekad lat 80. czy lat 90. nigdy nie byłem posiadaczem żadnej konsoli. Sam Jaguar został wydany w 1993 roku przez Atari Corporation oraz synów Jacka Tramiela. Tekst, który ukazał się w gazecie Top Secret, zrobił na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. Właściwie na przestrzeni dekad była to konsola jako jedyna, którą chciałem posiadać. W bieżącym materiale nie będę skupiał się na polityce sprzedażowej czy marketingowej, czy kosztach zestawów deweloperskich dla programistów, natomiast bardziej skupię się na właściwościach technicznych samej konsoli oraz na moim odczuciu w użytkowaniu jej. W momencie wydania konsoli Jaguar był najbardziej zaawansowanym sprzętem dostępnym na rynku. Samo Atari reklamowało go jako pierwsza konsola 64-bitowa, co nie do końca było zgodne z prawdą. Spośród trzech najważniejszych układów, dwa Tom i Jerry mają po 64 32-bitowe rejestry. Tom odpowiada za obsługę grafiki, natomiast Jerry za dźwięk. Oba mają identyczną prędkość i są taktowane zegarem 26,59 MHz. Za obsługę grafiki możemy również wyróżnić bliter w Jaguarze 64-bitowy oraz procesor 64-bitowy programowalny do obsługi grafiki dwuwymiarowej. Ogólnym procesorem sterującym, zarządzającym jest Motorola 68000, dokładnie ta sama Motorola znana m.in. z Atari ST czy z Amig 500 chociażby. Jest to procesor sterowany częstotliwością 13,29 MHz. Jaguar wyposażony jest w pamięć wielkości 2 MB. Pamięć ta pracuje na szynie 64-bitowej. Wykorzystuje 4 16-bitowe kości DRAM działające w trybie Fast Page. Nośnikiem w Jaguarze jest 6-megabajtowy kartridż, który podłączany jest do magistrali o prędkości ponad 106 MB na sekundę. Same kartridże dla konsoli Jaguar były wydawane w bardzo spójny sposób. Każdy właściwie zestaw kartridża zawierał tekturowe opakowanie, w środku tekturową wytłoczkę, sam kartridż oraz instrukcje obsługi. Czasami bywały dodawane dodatkowe nakładki na pady, które były dostarczone do konsoli. W dzisiejszych czasach takie zestawy są bardzo drogie. Dużo taniej wychodzi kupienie samego kartridża z grą, do którego możemy dokupić uniwersalne opakowanie na kartridże. Z odpowiednich stron możemy ściągnąć instrukcje, okładki oraz same wkładki do padów. Wydrukować sobie to na śliskim papierze. Takie zestawy są dużo tańsze, a jednocześnie dużo bardziej trwałe i lepiej zabezpieczają kartridż niż te oryginalne z lat 90. Zestaw flashbacka, który w tej chwili pokazuję, właśnie powstał w ten sposób. Dokupiłem pudełko na kartridże, wydrukowałem okładkę oraz instrukcję. Sam zestaw jest super zabezpieczony i bardzo ładnie się prezentuje. Materiały, które drukowałem na śliskim papierze, ściągnąłem ze strony thecoverproject.net. Sam pad dołączony do konsoli dla mnie jest super wygodnym urządzeniem sterującym. Oprócz krzyżaka z kierunkami, który obsługuje również skosy, mamy trzy fajery, mamy możliwość spauzowania gry, klawisz Option oraz niżej w formie gumowych klawiszy tak zwany kalkulator. Sam pomysł dedykowanych nakładek do danych gier, bardzo oryginalny, bardzo fajnie się to użytkuje w praktyce. Sam pad podłączany jest przez bardzo nietypowe złącze dedykowane tylko do Atari Jaguar, chociaż przypomina klasyczne złącze DB9. Sama konsola prezentuje się przepięknie, jest bardzo ładnym, estetycznym urządzeniem. Co mnie zdziwiło na początku, nie jesteśmy w stanie ją uruchomić bez włożonego kartridża do portu.
Konsolę możemy podłączyć do monitora czy telewizora poprzez złącze antenowe, ewentualnie użyć specjalnego, dedykowanego przewodu do Atari Jaguar, który od strony monitora czy telewizora ma złącze z kart. Każdorazowo przy włączeniu konsoli przyłożonym kartridżu jesteśmy witani przez Jaguara menu powitalnym. Samo ładowanie gry z kartridża trwa bardzo krótko. Grafika, jak i dźwięk stoi na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę, że jest to konsola z 93 roku. Najważniejszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, to jest niesamowita grywalność tej konsoli. Przygotowane tytuły na nią to głównie tytuły z lat 90., które były dostępne na Atari ST, Amidze czy PC-tach. Było również sporo dostępnych ekskluzywów na Atari Jaguara. Warto zaznaczyć, że wiele tytułów zapowiadanych w latach 90. na Atari Jaguara nigdy nie wyszło na tą maszynę. Stało się tak głównie ze względu na dziwną politykę Atari Corporation w stosunku do deweloperów. Same zestawy deweloperskie były piekielnie drogie i wiele firm nie zdecydowało się na zakup takiego zestawu. Za chwileczkę pokażę, w jaki sposób bardzo łatwo, intuicyjnie można było obsługiwać dodatkowe klawisze, które znajdowały się pod nakładką, w tym przypadku do gry Doom. W tej chwili używam przycisków do zmiany rodzajów używanej broni. Warto też zaznaczyć, że nie do wszystkich gier takie nakładki były dodawane. Bardzo wiele gier nie wykorzystywało tych dodatkowych klawiszy. Na zakończenie tego materiału chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Oprogramowanie dla tej konsoli jest cały czas tworzone. Powstają nowe gry, prężnie działa demoscena. Powstał również język oprogramowania dla Atari Jaguar, a mianowicie BASIC, więc możemy cały czas liczyć na nowe tytuły. Z mojej strony to już wszystko. Ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.